Nie, no, nie no, ja nie będę płacić, kurczę. Gamszu, znowu nas wrobiłeś, kurczę, w jakieś głupie, nie wiem, urzędy. Ja też jestem biedny jak mysz kościelny, nikt mi nie płaci, bo ja jestem niby as prawników, a tu proszę, jestem biedny jak taki detektyw. No, przypuśćmy, że taki detektyw. I dlatego, po raz ostatni w grze Phoenix Wright Ace Attorney, ja ci, Gamszu, teraz powiem. OBJECTION! I oto są prawdziwe napisy końcowe gry Phoenix Wright Ace Attorney. I w tym czasie dowiemy się trochę tego, co zamierzają postacie. Poprosiłem znajomego właściciela kopalni w Europie, żeby zajął się Emmą. On jest koronerem. Myślę, że Emma będzie zachwycona. A jak dla mnie, ta afera skończyła już moją karierę w biurze prokuratury. Wciąż jednak jakoś kurczę. Jakoś. Dostanę się do sił policyjnych, a potem będę mogła prowadzić śledztwa wraz z Emu. No cóż, to będzie dużo roboty, bo jak widzicie, muszę i dmuchać, i czytać, i tak dalej. Jajks! Przez chwilę już myślałem, że że jestem trupem. W końcu jednak. Wszyscy przeoczyli moje nieautoryzowane badania biura szefa. Jeżeli będziemy musieli cię jeszcze raz ukarać, to będzie gorsze niż zwolnienie cię. Tak wtedy powiedzieli. Po prostu wychodzi na to, że tak łatwo mnie z roboty nie wywalicie. Okej. Następne. Dawać tego więcej. Jak mówię, gra jest świetna. Nigdy jeszcze nie znalazłem gry, która przy pierwszym graniu tak by mnie zachwyciła fabułą. Okej, Mikis. Moja nowa misja to pilnowanie głównego wejścia i zajmowanie się Billim. Czy możecie w to uwierzyć? Zostałem zdegradowany do ochroniarza. Mój partner teraz trzyma oko na wejścia za mnie. Pewnego dnia jednak im pokażę, kiedyś zostanę detektywem. Tak, ser! Wtedy będę mógł być taki jak ten Dick Gamsu! Tak, miło wiedzieć, że Gamszu ma jakichś fanów, mimo tego, że jego fan jest podobny charakterem i umiejętnościami do niego. Oczywiście bez obrazy, bo wszyscy uwielbiają Gamszu. To będzie tylko niebieska odznaka, więc mogę tutaj wszystko szybko rozpylić. I mamy niebieską odznakę stojącą na półce. No i tańczącą oczywiście. To całe arcydzieło detektywa Gamszu. Okej, no i arcydzieło detektywa Gamszu poszło się. Że tak powiem. Okej, patrzę już, kto będzie następną postacią. Okej, już wam mówię, następną postacią będzie nasz ukochany cowboy Jake Marshall. O co chodzi? Czy nie wiedzisz, że siłuje się tutaj z takim partnerze? Pani Star udało się tutaj dla mnie tu przemycić. Wygląda na to, że spotyka się z jakimś ochroniarzem. No cóż, kowboju, wygląda na to, że ci się udało. Nawet zwróciłeś Bambinie jej uśmiech. Czy możesz się upewnić, że Billy i reszta gangu będą mieli swoją wodę? Jasne, Marshall, dla ciebie wszystko. W końcu jesteś, no, też świetną postacią, tak jak zresztą większość. Okej, Angel. Wygląda na to, że nie będziemy teraz zbyt często się widywać. Jako prezent pożegnalny umieściłem nowe pożywienie w menu. Right Way Lunch. Dolna warstwa smakuje twardo jak porażka, ale środek jest słodki jak zwycięstwo. Dzieci zdaje się to uwielbiają, to jest hit wśród egzaminatorów. Po prostu upewnijcie się, że nie będziecie jeść tego na odwrót. Że najpierw słodkie, a potem słodkie, a potem gorzkie. Ja wolę najpierw troszkę pocierpieć, żeby potem mieć. Ale nazwisko facet ma, no po prostu nie wiem. Ale dobra. Sędzia! Nigdy nie zapomnę, co ten młody obrońca powiedział po rozprawie. Zobaczmy, jak on się nazywał? Pan Left! Tak czy inaczej, powiedział, że będzie się teraz zajmował czym innym przez jak wiele lat? Tak czy inaczej. Mam teraz inną rozprawę, więc lepiej już. O nie! Zapomniałem młotka! Przepraszam, muszę iść.
sędzia, epicki, jedna z najbardziej, chyba najśmieszniejsza postać, jaką widziałem i jedna z najbardziej barwnych postaci w ogóle w grach komputerowych. Sędzia to, po prostu on czasem taką powagę ma, a innym razem ma po prostu takie wpadki zalicza, że po prostu to jest niesamowite. O, Maja! A, nic tak nie odświeża duszy jak świeże wiejskie powietrze. Wciąż jednak tęsknię za Nikiem i jego objectionami. Wciąż jednak nie mogę wrócić, dopóki nie zostanę pełnym medium. Maja, popołudniowy trening już miał się zacząć. Idę! No cóż... Zobaczymy się wkrótce, Nik. No do zobaczenia w drugiej grze, Maja. Bo będzie w drugiej grze oczywiście, Maja. No... Ale do tego będziemy musieli niestety troszkę zaczekać. Okej, zobaczymy jeszcze dwie postacie przed końcem. No, dawajcie nazwiska tych całych panów z Japonii. Ale naprawdę, dla nich po prostu w stylu Edgeworth'a zaraz się ukłonię. Oczywiście najpierw muszę popsikać. Panie Edgeworth... panie Edgeworth? Psychogoniec! Przyniosłem panu herbatę. Ha? Co się tu dzieje? No i Edgeworth, ale jednak zostawił jakiś liścik, czyli... No niestety, Edgeworth zdecydował się na odejście z biura prokuratury. Czy wróci? Tego również przekonamy się w przyszłych grach Ace Attorney. Chociaż i tak dwie ostatnie gry tej serii są skupione wyłącznie na nim, więc to chyba oczywiste, co się stanie. Dziękuję, że przyszedłeś zobaczyć, jak odjeżdżam. Wciąż nie mogę uwierzyć, że jadę do Europy. Dziękuję, panie Bright. Dziękuję tak bardzo za wszystko. Wciąż mi jest trochę smutno, ale będzie wszystko w porządku. Kiedy tylko chcę zobaczyć Lanę, wszystko co muszę zrobić to otworzyć tę książkę. Okej, i po raz ostatni w grze Phoenix Wright Ace Attorney i tak naprawdę po raz ostatni w grze z Phoenixem Wrightem w roli głównej będziemy w stanie zbadać dowód. I po raz kolejny musimy kliknąć na tego małego kurciaczka, co jest na tyle tej książki, którą dała Emie Lana. A co tam znajdziemy? Jeszcze jedno urocze zdjęcie. Tak, młoda Emma, młoda Lana. No, prawdopodobnie zaraz po tym, jak wstąpiła do Departamentu Policji. Miło wiedzieć, że Emma powróciła do swojej przyjaznej natury. Capcom! Pojawia się logo Capcomu. Muzyka powoli się wycisza. I ukazuje nam się logo tej gry. Co może oznaczać tylko jedno. Zakończyliśmy Phoenix Wright Ace Attorney. Tak, teraz w stylu Edgeworth'a po prostu najpierw... To samo robił CDD, to samo robili dwaj zagraniczni zagrajmerzy amerykańscy, którzy zrobili let's play z tej gry, ale po prostu ja nie mogę tego po prostu inaczej wyrazić niż brawami. Brawami za... Coś niesamowitego. Jeszcze nigdy nie widziałem takiej gry, której fabuła tak by mnie wciągnęła. Po prostu, kiedy ja zacząłem już grać w tą grę, to CDD był przy epizodzie trzecim. Wtedy już tak naprawdę do końca się przekonałem co do tej gry. Potem przyszedłem to wszystko dosyć szybko. No i nie korzystałem z żadnych poradników. Jakoś sobie udało mi się jakoś tą grę przejść bez żadnych poradników. Podobnie, tak naprawdę powiem wam, że na 6 gier... Tylko 3 razy byłem zmuszony skorzystać z poradników, tak, kiedy już naprawdę utknąłem. Ale poza tym, tak naprawdę było całkiem dobrze. No, nie, oczywiście się nie chwalę, ale no, czasem trzeba pomyśleć, żeby coś osiągnąć. Tak, to jest gra, w której się nie myśli, z której po prostu się nie działa, tu się myśli, po prostu wysila się, łączy się fakty, prezentuje dowody, to jest piękne. I w dodatku jeszcze te rozwiązania na Nintendo DS, czyli badanie... W ostatnim epizodzie dowodów, spryskiwanie luminolem, szukanie krwi, dmuchanie, żeby odkryć odciski palców. Nawet w napisach końcowych twórcy zawarli takie odciski składające się z postaci. To jest po prostu świetne. W dodatku jeszcze można samemu krzyczeć objection, tak samo jak ja krzyknąłem teraz na końcu, kiedy Gamszu po raz kolejny zrobił Phoenixa w konia.
To jest po prostu świetne. I ja to tak, teraz to powiedziałem coś, co powinienem mówić śmiesznie, a powiedziałem z zupełnym spokojem. Naprawdę. Tak, ale dobra. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, prawda? Ale oczywiście to nie jest koniec serii Ace Attorney. Oczywiście, że nie. Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All to będzie druga gra z serii Ace Attorney, którą ja was, ja dla was przejdę. Dziękuję wszystkim, że w końcu część w ogóle komentowała, łapki w górę dawała. Po prostu wytrwała od początku aż do końca tego let's playa. Po prostu dziękuję, że po prostu się niektórzy z was przekonali co do tej gry. No i mam nadzieję, że jeszcze ci, którzy będą odnajdować mój kanał, no i w jakiś sposób dotrą do tych filmów z serii Ace Attorney, mam nadzieję, że im to się spodoba, bo jak mówię, to jest gra i seria zarówno jedyna w swoim rodzaju. Capcom, po raz kolejny stworzyłeś po prostu epickość. Tak, no i to tutaj już nie ma nic do oglądania. Jak mówiłem przy rozpoczynaniu tego epizodu 5, za pokonanie go nie dostajemy żadnego obrazka, ale pokazuję wam teraz na ekraniku, jaki jest obrazek taki jakby promocyjny tego epizodu, i według mnie jest to obrazek na tyle dobry, że mógłby służyć jako taki obrazek przy wchodzeniu do menu New Game. Tak więc no, patrzcie, podziwiajcie. No i cóż, tak, jako Phoenix Wright udowodniliśmy, że 5 osób jest winnych morderstwa. Tak, tak naprawdę 6. Tak, Frank Sahwit z pierwszego epizodu, z epizodu drugiego Red White, z epizodu trzeciego Dee Vasquez, z epizodu czwartego Jani Yogi i Manfred von Karma. Manfred. Z epizodu piątego Damon Gant. Z zarówno incydentu SL9, jak i z morderstwa w 2017. No i tak, udowodniliśmy, że 5 osób jest niewinnych. Po pierwsze Larry Butts, po drugie Maya Fey, po trzecie Will Powers! Po czwarte Miles Edgeworth i po piąte Lana Skye. To wszystko, te nazwiska mogą podsumować to, co robiliśmy w tym let's playu. I mam nadzieję, że wam się pokrótce podobało. Tak, teraz na końcu jeszcze się dowiedzieliśmy przy okazji, że Edgeworth odszedł z biura prokuratury, że Maya już tęskni za Nickiem i jego Objection. Tak więc już wkrótce w grze Phoenix Wright Justice for All zobaczymy te wszystkie postaci, kiedy powrócą. No, część powróci nawet niewspomnianych w napisach końcowych, ale mówię wam, że od razu postacie wrócą w grze Justice for All. I pytanie, ile będzie trzeba na to czekać? Myślę, że Justice for All rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja. Tak, myślę, że mniej więcej tak. Jak Maya nam teraz powiedziała, nic tak nie odświeża jak świeże, nic tak nie oczyszcza duszy jak świeże wiejskie powietrze, i to dlatego teraz będą ferie zimowe za tydzień. Znaczy już w tym tygodniu się zaczynają. Więc na ferie zimowe znowu 2 tygodnie nie będzie odcinków. A z czego będą odcinki? Tak, Phoenix Wright Ace Attorney skończony, a więc zaczynamy następną grę. I następną grą, z której zrobię let's play, będzie gra Twierdza. Gra od Firefly Studios z 2001 roku, więc jest już... No, ma już trochę latek na karku, konkretnie 11, ale powiem wam, że to jest jedna z najlepszych gier strategicznych, w jakie... Najlepsza po prostu gra strategiczna, w jaką miałem okazję grać. Może dorównuje jej tylko Europa Universalis. Ale to będzie dosyć ciekawe, bowiem niewiele osób zdecydowało się robić zagrajmy z tego typu gier, czyli ze strategii, ale ja spróbuję się tego podjąć. Ten Let's Play z Ace Attorney też był bardzo ciężki. CDD mówił, że on był ciężki, ale dopóki ja sam tego nie zrobiłem, to po prostu... Teraz ja rozumiem. Teraz ja rozumiem, co on czuł. Po prostu... Co on czuł i wszyscy ci zagrajmerzy. Znaczy ja z... tylko trzy zagrajmy tak naprawdę z Phoenixa Wrighta anglojęzyczne oglądałem. Ale po prostu to jest ciężkie zagrajmy, te tłumaczenie po prostu wszystkiego, to jest naprawdę ciężkie. Ale teraz, jeszcze się nie żegnamy, bowiem pozostało nam powiedzieć, co się tak naprawdę stało w epizodzie Rise from the Ashes, bowiem nie trzeba chyba mówić, że ten epizod jest bardzo długi i on naprawdę wymaga dużo skupienia. Tak więc, co się tak naprawdę stało? BOOM!
Wszystko zaczęło się 2 lata temu. Joe Dark, biznesmen, podczas powrotu do domu uczestniczył w nieszczęśliwym wypadku. Wpadł on na przechodnia, zabijając go. Dark spanikował i zabił mężczyznę, który to widział. Wtedy zabił kobietę, która widziała tamto morderstwo. Wtedy zabił dziecko, które widziało 3. zabójstwo i kiedy grzebał ciała, został przyłapany przez biegnącego mężczyznę i zabił również jego. Dark najwidoczniej ukrył wszystkie dowody i najwidoczniej też udało mu się z nimi uciec. I został on jednakże obciążony winą i sam zgłosił się na policję. Tak narodziła się sprawa zabójstw Joe'a Dark. W jego sprawę zaangażowany został zespół badaczy złożony z Jake'a Marshalla, Andrew Starr, Bruce'a Goodmana i Neil'a Marshalla jako prokuratora w tej sprawie, kierowanej przez Damona Ganta i Lane Sky, którzy byli wtedy bardzo znani. Zespół był bardzo zdesperowany o wszystkie odpowiedzi i nie mógł uzyskać wystarczająco dobrych dowodów, aby Dark został uznany za winnego. Pewnej nocy zespół wziął go na przesłuchanie do Departamentu Policji. Podczas przesłuchania straszliwa burza spowodowała zaciemnienie w budynku. Dark wykorzystał chwilę przewagi i uciekł. Wtedy Neil, niosąc złamany nóż z trofeum króla prokuratorów, którą otrzymał podczas ceremonii wcześniej tego dnia, podążył w ślad za nim. Pościg zakończył się w biurze Lane i Ganta. Tam Emma Sky czekała na swoją siostrę Lane, by mogły pójść zjeść obiad. Właśnie wtedy Dark wtargnął do biura i zauważył Emmę i chciał uczynić z niej swoją kolejną ofiarę. Zanim jednak zdążył to zrobić, Neil wszedł do biura i obaj stoczyli krótką walkę po stronie biura należącej do Ganta. Neil zwyciężył i gdy podniósł nóż, za oknem uderzył piorun, który pozostawił w umyśle Emmy obraz prześladujący ją w nadchodzących latach. Kiedy zobaczyła, że ktoś ma zostać być właśnie dźgnięty, Emma spanikowała i zakładając, że osobą trzymającą nóż, czyli Neil, był Dark, pchnęła Neila. Dark i Neil zostali ogłuszeni, gdy Emma ich pchnęła, a sama Emma zemdlała w związku z szokiem. Tuż przed tym, jak straciła przytomność, kolejny błysk światła oświetlił wazę stojącą na jednej z półek Ganta. Niedługo potem Gant przybył do biura. Widział 2 mężczyzn i dziewczynę, którzy leżeli nieprzytomni. Gant skorzystał z okazji, by odciąć kawałek kamizelki Neila z odciskiem dłoni Emmy. Wtedy bez chwili namysłu podniósł ciało Neila i wbił go na miecz na pobliskiej zbroi, zabijając go, co skutkowało dużą ilością krwi, która wytrysnęła z ust Marshalla. Gant następnie napisał imię Emmy na wazie krwią Neila. Złamał wazę, wziął kawałek z najbardziej czytelną częścią imienia Emmy i ukrył ją w swoim sejfie wraz z kawałkiem ubrania. Wkrótce potem Lana weszła do biura i widząc miejsce zbrodni, nie wiedząc, że było ono zmienione, była przerażona i stwierdziła, że Emma mogła zabić Neila. Jako siostra Emmy, Lana poprosiła Ganta, żeby to ukrył i obiecała mu, że zrobi wszystko, o co poprosi. Gant zaczął od powiedzenia Lanie, aby zaaranżowała miejsce zbrodni. Lana wytarła imię Emmy z fragmentów wazy, odłamała czubek ostrza Darka i umieściła go w ranie Neila po zdjęciu jego ciała ze zbroi i przeniosła martwe ciało do jej części biura. W ten sposób miała ona mieć pewność, że Dark uzyska wyrok skazujący. Neil był prokuratorem w tej sprawie, więc Lana dała sfałszowane dowody dla Milesa Edgeworth'a, który zastąpił Neila. Edgeworth nie wiedział, że dowody, które otrzymał, zostały sfałszowane. Prawdziwe dowody zostały zabrane przez Ganta. Przed rozprawą Emma była w zbyt wielkim szoku, by mówić o zbrodni, więc narysowała obraz wydarzeń na odwrocie listy dowodowej i dała ją Goodmanowi. Gant otrzymał to jako pierwszy i oderwał połówkę obrazka, który mógł określić, po której stronie biura miało miejsce morderstwo. Bez żadnych sprzecznych dowodów, Dark, wrobiony w morderstwo Neila, został uznany za winnego i został skazany na śmierć. Gant i Lana z 2 różnych powodów nie chcieli, aby detektywi prowadzili dalsze śledztwo w tej sprawie. Ponieważ byli oni podejrzliwi do tego, co się tak naprawdę stało, Gant zwolnił Angel i zdegradował Jake'a do stanowiska policjanta.
Goodman był jednak w stanie utrzymać swoją pozycję, ponieważ zwalnianie lub obniżanie jego rangi spowodowałoby podejrzliwość wśród komisji. Detektywi byli jednak wytrwali. Wiedzieli, że coś się działo za kulisami. Dowody, które przedstawili, nie pasowały do tych, które zebrali, w liczbie 3. Jake cierpił z tego powodu najbardziej, ponieważ zmarł jego brat. Cała trójka postanowiła zbadać za plecami Ganta, co się wtedy działo. Gant, który został awansowany na szefa policji dzięki rozprawie, awansował Lanę na stanowisko szefowej prokuratury, aby mógł kontrolować prokuraturę za jej pośrednictwem. Lana robiła tylko wszystko, o co prosił ją Gant, aby chronić Emmę od pójścia do więzienia, nieważne jak surowy i okrutny mogły być rozkazy. Lana przyjęła wtedy bardzo chłodną osobowość. Sprawa zabójstw Joa Dark została zamknięta i odtąd była ona znana jako niesławny incydent SL9. 2 lata później. To był poranek transferu dowodowego, gdy jednocześnie Departament Policji i Biuro Prokuratury prowadziły razem ceremonię wręczenia nagród przed przekazaniem dowodów z 2-letnich spraw do archiwum, gdzie już nigdy nie miały być widziane ponownie. Tamtego dnia karta identyfikacyjna Bruce'a Goodmana została skradziona przez Jake'a Marshalla, więc udał się on do szefa policji, aby pełnić raport o zagubionym przedmiocie. Gant następnie udał się z Goodmanem do pokoju dowodowego i użyli oni jego karty, aby dostać się do środka. W pokoju dowodowym Goodman zapytał Ganta, czy mógłby on ponownie otworzyć SL9, aby dowody w tej sprawie nie zostały stracone na zawsze. On powiedział również, że chce oddać część dowodów Jake'owi Marshallowi. Słysząc to, Gant wpadł w panikę, wziął nóż Joa Dark i dźgnął Goodmana, zabijając go na miejscu. Gant zdał sobie sprawę, że był w tarapatach, więc chwycił co mógł z szafki dowodowej Goodmana w pośpiechu i umieścił ciało Goodmana wewnątrz bagażnika samochodu Milesa Edgeworth'a. Pozostawił kawałki rozbitej wazy i gumowe rękawice, które utknęły pomiędzy czujnikiem zamka i drzwiami, więc nie domknął tej szafki. Następnie wziął śrubokręt z losowej starej sprawy i powiedział Edgeworth'owi, aby wziął go do swojego biura. Zastanawiając się, dlaczego Gant go o to poprosił, Edgeworth pojechał swoim samochodem z powrotem do podziemnego parkingu biura prokuratury, nieświadomie zabierając ze sobą ciało Goodmana. Gant wtedy zadzwonił do Lany Sky i kazał jej iść na parking i pozbyć się ciała. Lana była posłuszna i poszła do parkingu. Tymczasem policjant Mike Meekins został przydzielony do ochrony niebieskiej odznaki tego dnia. Przeniósł kartonową postać do pokoju dowodowego, nieświadomie zakrywając nią odcisk dłoni Ganta. Jake Marshall ukradł kartę identyfikacyjną Goodmana rano w dniu morderstwa, ponieważ ten dzień był jego ostatnią szansą, aby zdobyć dowody ze sprawy SL9. Wziął ubranie Goodmana i udał się do pokoju dowodowego tuż po ceremonii, gdzie Edgeworth wygrał trofeum króla prokuratorów. Otworzył szafkę Goodmana tylko po to, aby dowiedzieć się, że prawie wszystkich dowodów nie było. Następnie został zaskoczony przez Meekinsa, który chciał wynieść niebieską odznakę z pokoju. Meekins, nie znając Marshalla, poprosił o okazanie karty identyfikacyjnej. Obawiając się, że jego przebranie będzie spalone, Marshall wyciągnął na niego nóż. Po krótkiej walce Marshall wygrał. Krew Meekinsa poplamiła jednak całe jego ubrania, więc on pospiesznie schował je do swojej szafki, aby ukryć to, co się stało. Ponieważ Marshall był odpowiedzialny za pilnowanie pokoju dowodowego, zdawał on sobie sprawę z kamery w pokoju dowodowym i udało mu się wyjść z niego niezauważonym. W tym samym czasie Lana dostała się do parkingu podziemnego i otworzyła bagażnik samochodu Edgeworth'a, gdzie znalazła martwe ciało Goodmana. Musiała pozbyć się noża Darka tak, aby sprawa SL9 nie została znowu otworzona, więc wzięła nóż Edgeworth'a, który znalazła w bagażniku. Dźgnęła go nożem w to samo miejsce co Gant. Potem wzięła nóż Darka, owinęła go w szarfę i umieściła go wewnątrz rury wydechowej samochodu. Następnie Lana wezwała Emmę, żeby powiedzieć jej, aby pozbyła się dowodu w rurze wydechowej. Angel Starr zauważyła to przestępstwo i uchwyciła moment jej aparatem fotograficznym. Angel przystąpiła następnie do aresztowania Lany, która zdecydowała się na przyznanie się do przestępstwa, jako iż wygadanie się oznaczałoby pewną zgubę dla Emmy.
I to było, co się naprawdę stało. Boom! No i dobra, jak mówię, następna gra to twierdza. Już za 2 tygodnie, kiedy skończył się ferie zimowe, będziecie mogli zobaczyć więcej odcinków moich Zagrajmy. Oczywiście, jak mówię, z gier strategicznych Firefly Studios, czyli twierdza. Zanim przejdziemy do następnej gry Ace Attorney, minie jeszcze w sumie 3 let's play'e, tak więc, no, nie martwcie się, sporo czasu, nie martwcie się ci, którzy chcą czegoś innego dla odmiany, nie martwcie się, zanim przejdę do Justice for All, minie, no, 3-4 miesiące co najmniej. Myślę, że prawie że tyle, ile zajęło nam przejście całej gry, tyle będzie odstęp pomiędzy pierwszą a drugą grą Ace Attorney. Bo patrzcie, że zaczęliśmy w sierpniu, a kończymy na końcu stycznia. To jest coś niesamowitego. Ale tak, Justice for All. Wracamy z tą grą. Ona ma tylko 4 epizody. 4. jest za to dosyć dłuższy. Ale to już nie będę teraz wyjaśniać. Po prostu mówię wam, że ten let's play to było coś niesamowitego. Jeżeli chcecie, możecie się zapoznać już teraz z Justice for All. Jeżeli ktoś nie chce zaspoilerować sobie, to niech nie ogląda, ja mu nie każę, ale jeżeli gracie w to na własną rękę, tak jak ja przeszedłem epizody 4 i 5, zachwycicie się. Ja wam po prostu to mówię. Fabuła jest niezwykła, zakończenie jest niezwykłe. Moje serce po prostu, jak mówiłem, moje serce po prostu płonęło, jak widziałem te piękne obrazki i po prostu nie wiem, jak to ubrać w słowa. Capcom, jesteś wielki. Tak, Justice for All, wracamy na przełomie maja i kwietnia, a tymczasem, no, następna gra, twierdza. Na razie i cześć, żegnam się z wami bardzo serdecznie na końcu tego let's playa, jak dotąd najdłuższego, jaki kiedykolwiek miałem okazję stworzyć. Na razie.